A z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj porozmawiamy sobie o druidzie, dlatego że okazało się, że jest on zbugowany. Im późniejszy etap gry, im wyższy trener w podziemiu, bo głównie tutaj o trenera chodzi, tym ten druid gorzej sobie radzi, głównie w lochach. No i zaraz wam wytłumaczę, o co chodzi i może pomogę, dlatego że niebawem będziemy mieli nowy serwer europejski 10, czyli EU10. No i zakładam, że dużo osób się szykuje na ten serwer, bo jednak jest to serwer okrągły, na pewno dużo graczy będzie mocnych tam grało, no i serwer będzie na pewno żywy dość długo, bo mówię, okrągła liczba, już w tym momencie wiem, że dużo osób się na niego szykuje, no i może ten film pomoże wam wybrać, czy aby na pewno chcecie grać druidem na tym serwerze, jeżeli ktoś o tym myślał. Ja osobiście sam chciałem grać druidem, ale wydaje mi się, że nie zdążą do startu tego serwera naprawić tego druida i może jakaś inna klasa będzie lepszym pomysłem, w moim przypadku berserk. Zaraz oczywiście przejdę do szczegółów, natomiast na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło, subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie, no i możecie pisać komentarze, czy wygracie druidem, jeżeli tak, to jaki macie poziom, czy zauważyliście może właśnie jakieś pogorszenie się tej klasy wraz z czasem gry, powiedzmy, wraz tam z wyższym levelem, no i generalnie jakie macie odczucia co do gry druidem. Jeżeli o mnie chodzi, to pewnie jak pamiętacie, ja sobie tutaj druidem grałem na serwerze EU4 testowo przez kilka pierwszych dni, no i mówiłem wam, że ten druid jest naprawdę fajny, naprawdę fun to play, przez to, że ma te różne pasywki, nazwijmy to, to jest bardzo taki, no, ciekawy, nie? Coś takiego jak w tym momencie nekromanta, te walki są dynamiczne, coś tutaj się może zadziać ciekawego i tak dalej. No i powiedziałem wam, że jeżeli na EU8 wyjdzie nowa klasa, czyli tak jak wyszedł nekro, to będziemy grać nową klasą, natomiast jeżeli nie wyjdzie nowa klasa, to wtedy na EU8 gramy druidem. No a że wyszła na EU8 właśnie nowa klasa, czyli ten nekro, tutaj gramy nekro, no to powiedziałem, że na EU10 będziemy grać druidem. Natomiast teraz jestem bardzo mocno skłonny ku temu, aby zagrać sobie na EU10 berserkiem. Mam ochotę na berserka, no a właśnie przez to, że ten druid jest zbugowany i raczej nie zostanie naprawiony do czasu startu tego EU10, no to wydaje mi się, że ten berek będzie lepszym pomysłem. No ale to zobaczymy, nie ma co mówić hop, może go jednak naprawią, jakby co to będę was informował. Natomiast tak, już wam tutaj tłumaczę, o co dokładnie chodzi. Mam to przetłumaczone dzięki tutaj moderacji tawerny discordowej, bo to w sumie oni zauważyli ten błąd, no i już wam to jest przetłumaczone z angielskiego na polski, więc może nie być dokładnie, ale mniej więcej wiadomo, o co chodzi. Cześć, niedawno ponownie zbadaliśmy druida po kilku uzasadnionych skargach na temat jego pogarszania się z biegiem czasu i zauważamy małą wadę projektową obecnego druida, ale przeprowadziłem już pewne testy i naprawiłem, powinno to być stosunkowo łatwe. I tak jak mówię, to pisał jeden z moderatorów, bądź też mentorów na tawernie, generalnie osoba, która się zna, natomiast nie jest w żaden sposób powiązana z Playa Games, czyli z twórcami gry po prostu. No i mamy tak, skarga, problem, wydajność lochów druidów jest później zła, czyli generalnie chodzi tutaj o to, że im mamy wyższy poziom trenera, im jakby jest późniejsza faza gry, tym ten druid w lochach jest gorszy, po prostu, w dużym skrócie. No i teraz mamy powód, wyjaśnienie, druid nie może w pełni wykorzystać premii gladiatora, ataki typu słup, przepraszam, to jest po angielsku, czyli po prostu te ataki pikujące, ten orzeł, które nie mogą być krytyczne, nieco obniżają średni współczynnik trafień krytycznych druidów, a ataki stają się mniej przydatne w porównaniu do trafień krytycznych, gdy zostaną wzmocnione przez gladiatora. Wszystkie inne klasy wykorzystują gladiatora w ten sam sposób, a druid, oczywiście wiadomo, pomijając druida, co pozwala im zyskać więcej premii krytycznej. No i teraz tak, uproszczony przykład, jeżeli porównasz druida, maga i wojownika o równych statystykach i równej mocy z gladiatorem 0, przepraszam, to druid jest najlepszą klasą do lochów z tych trzech klas. Natomiast jeżeli porównasz ich z gladiatorem 15, to druid jest najgorszy z całej trójki. Czyli w dużym skrócie, druid, tak jak no tu jest napisane, jeżeli nie ma tej premii do z gladiatora, tego gladiatora ma na poziomie 0, mowa oczywiście o tego z podziemia, czyli tutaj, żebyście wiedzieli, o co chodzi, to dokładnie o trenera gladiatora po prostu, no to wtedy jeżeli nie ma tej premii, to druid jest najlepszy. Porównując właśnie go tutaj z magiem i wojownikiem. Mowa oczywiście o lochach. Natomiast jeżeli właśnie no, mamy tego gladiatora na poziomie 15, to druid wtedy jest słabszy nawet od wojownika w tych lochach. Co ciekawe, no bo wojownik, no wiadomo, nie oszukujmy się, w tym momencie jest chyba najsłabszą klasą do lochów. Na pewno jedną z najsłabszych razem z paladynem. Więc no, tak to wygląda. No i mamy tutaj rozwiązanie, które zostało zaproponowane właśnie przez tego mentora. Rozwiązaniem polegającym na zmianie najmniejszej podstawowej mechaniki obecnego druida byłoby dodanie premii gladiatora do premii obrażeń za atak.
tak, ale zamiast dodawać plus 0,11 za poziom budynku gladiatora, tylko plus 0,05 za każdy budynek gladiatora. W przeciwnym razie druid byłby OP w obecnej sali chwały, czyli po prostu zamiast plus 0,11 to plus 0,05 za każdy właśnie kolejny poziom tego trenera gladiatora, rozumiecie o co chodzi. W ten sposób druid nie pogarszałby się z biegiem czasu, tak jak ma to miejsce obecnie, a wynik nie byłby OP. Jedyną rzeczą, na którą programista musiałby zwrócić uwagę, jest to, że w PvP twój gladiator zostaje zredukowany przez gladiatora przeciwnika i odwrotnie. No, więc tak to wygląda. Tak to ogólnie wygląda w dużym skrócie. No ja się jakby nie znam. Ja nie jestem aż taki, żeby tutaj być powiedzmy zafiksowany na punkcie tych wszystkich cyferek i tak dalej. W każdym razie z druidem jest problem. Z tym druidem jest ciągle problem, ciągle coś jest nie tak, ciągle coś tutaj powiedzmy nie działa tak jak powinno, chyba od reworku tego druida, no i po raz kolejny jakiś tam błąd został wykryty po długim, długim czasie. No i są tutaj, jest tu jeszcze takie porównanie powiedzmy procentowe, jeżeli chodzi o tego druida, no i faktycznie to jest zrobione w SF Toolsie i widzimy to, że jeżeli ten gladiator jest na poziomie no jakimś tam niskim, powiedzmy na poziomie 1, w ogóle jest porównanie od gladiatora na poziomie 1 chyba, czy na, o, od 0. Poczekajcie, tutaj mamy 0, potem mamy 1, 2, 3 i tak dalej, i tak dalej. I mamy porównanie druida i maga, no i faktycznie ten druid, im wyższy mamy poziom gladiatora, tym te jego szanse na wygraną są coraz mniejsze, no i generalnie nie wygląda to za dobrze. Jeżeli tutaj jeszcze mogę, to wam pokażę. W ogóle druid teraz jest taka tier lista właśnie na tawernie Shakesowej, no i druid przez ten błąd z C-tieru, czyli powiedzmy, no po prostu z tego, w tej tier liście z poziomu C spadł do poziomu D, więc no to też myślę, że jest warte powiedzmy odnotowania. Dobrze, jeszcze mam jedną sprawę do was, czyli tutaj druga wiadomość od tej samej osoby, która to wykryła, nazwijmy to, i poinformowała promotorów. Niektórzy z was mogą szukać tematu na przyszły film, tu oczywiście oznaczył wszystkich promotorów. Niedawno badaliśmy, jak druid spada po wczesnej fazie gry. Druid nie może wykorzystać bonusu krytycznego gladiatora jak inne klasy ze względu na jego alternatywną formę ataku, czyli właśnie ten atak pikujący, która nie może trafić krytycznie. W zasadzie czyniąc druida jedyną klasą, która z czasem staje się znacznie gorsza w porównaniu do innych klas. Oto proste porównanie druida i maga z tymi samymi statystykami do silniejszych wrogów. Z gladiatorem 0 druid jest lepszy od maga, z gladiatorem 15 jest dużo gorzej. Tu wam tego porównania już nie będę pokazywał. Jeżeli ktoś jest bardzo ciekaw, może napisać komentarz, ja to tam podeślę, bo mam dostęp do tego filmiku, bo to jest filmik. Natomiast no musicie uwierzyć na słowo. Musicie uwierzyć na słowo po prostu, bo już mi się tego nie chce ściągać, przechwytywać i wam pokazywać. Musicie mi uwierzyć na słowo, że ten druid faktycznie, im wyższy poziom gladiatora, tym SF Tools pokazuje, że jest gorzej. Chyba, że mógłbym wam to pokazać generalnie, albo, no dobra, może wam to pokażę, może wam spróbuję to przechwycić, żebyście sobie sami zobaczyli. Tutaj zrobimy cyk, przechwytywanie okna, tutaj sobie weźmiemy odtwarzacz multimedialny, może w ten sposób, tylko ja wam muszę to zrobić tak, muszę wam zrobić tak, tutaj wam sobie zrobimy tak, no nie przygotowałem tego, nie ukrywam. W każdym razie to wam może przytnę i to wam jeszcze troszeczkę powiększę, no i tutaj sobie możecie na sam koniec zobaczyć, jak w SF Toolsie w tym momencie ten druid się prezentuje. To generalnie jest, mówię, zwróćcie uwagę na gladiatora, mamy druid test po lewej stronie, po prawej stronie mamy mag test i gladiator zmienia się od 0 do 15. Teraz mamy jedyneczkę, dwójeczkę i zwróćcie uwagę na procenty. Można to sobie oczywiście zatrzymać, samemu obczaić, tak czy inaczej, no mówię, no druid faktycznie teraz jest zbugowany. Oczywiście jest to późniejszy etap gry, więc jeżeli wystartowałbym druidem na EU10, to bardzo możliwe, że po prostu zdążyliby go naprawić do momentu, aż ja będę miał tego trenera na wyższym poziomie, ale nie wiem, czy jest sens, zwłaszcza, że sam mam ochotę pograć sobie berserkiem, to nie wiem właśnie, czy jest sens grać właśnie tym druidem. Może jeszcze zrobię ankietę, zobaczymy przed startem EU10, ale tak czy inaczej, tak to w tym momencie wygląda. Tyle z mojej strony, dziękuję wam pięknie za uwagę, dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Dawajcie znać, co wy sądzicie o tym druidzie, czy zauważyliście faktycznie, że coś jest z nim nie tak, czy może nie. Tak czy inaczej czekamy teraz na update, pewnie to się pojawi w jakimś tam, w liście zmian, w jakimś, no po prostu przy kolejnym update'cie raczej, zwłaszcza, że jest to już zgłoszone przez wiele osób, między innymi właśnie moderację.
tawerny. Widziałem, że tam niektórzy promotorzy też pisali do twórców, żeby to zgłosić, więc po prostu na pewno to zostanie w miarę szybko naprawione. Może w kolejnej aktualizacji, może jeszcze w kolejnej będę wam robił omówienie aktualizacji, to będziemy zwracać na to uwagę. Tyle z mojej strony. Ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie. Subskrybujcie oczywiście z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. Kciuka w górę zostawcie. No i chyba tyle. I piszcie te komentarze. Dziękuję raz jeszcze za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!